No teraz pokażę, jakich ja noży używam tokarskich, tak zwanych przecinaków. To są noże, ten jest na przykład o szerokości 3 mm, a tu jest przecinak o szerokości 4 mm. Przecinam stale zwykłe i stale nierdzewne. Z tym, że przy stali nierdzewnej, jak i przy stali zwykłej, musi się lać obficie woda. Bo tylko moment, jeśli by przecinał tym nożem bez wody, zagrzeje się i musiałbym ponownie ostrzyć. A tak to takim nożem wykonuję bez stępienia około 40-60 przecięć. Ten nóż jest naostrzony w ten sposób. Rysuję teraz tu z góry. Oczywiście to jest wszystko w dużym powiększeniu. Że tu na początku jest węższy i tutaj jest kąt około 3 stopni. Ten kąt jest z jednej strony i tutaj jest z drugiej strony. Tu jest początek oczywiście noża. Tą krawędzią, co przecinamy, to jest wszystko po to, żeby nóż nam nie tarł całą powierzchnią, tylko tutaj na samym początku, bo by były bardzo duże opory skrawania, jakby nóż tarł całą powierzchnią i mógłby się łatwo uszkodzić. Patrząc od dołu, nóż też jest naostrzony pod kątem. To jest widok od dołu, tylko też zarysowałem troszkę za duży. To jest też około 3 stopni. Z jednej strony i z drugiej strony. 3 stopnie. O, patrząc od dołu. Jeśli jeszcze czasami przy przecinaku, patrząc z boku, robię tutaj lekki kanałek, który powoduje to, że wiór się ładnie zwija. Tu jest ważny też ten kąt, żeby ten kąt nie był za duży. W zależności od tego, jaki przecinamy materiał, dobieramy sobie tutaj też ten kąt natarcia. Także to takimi przecinakami zamocowanymi w specjalnych oprawkach przecinam sobie moje materiały. Dziękuję.